Węz twierdzi, że jakieś magiczne amerykańskie tax dollars idą do Polski na atakowanie konserwatywnego rządu PiS-u. PiS I że przez jakieś tajemnicze amerykańskie dolary PiS przegrał. Uwielbiam amerykański protekcjonalizm wobec reszty świata, w którym obywatele swoich krajów nie mają absolutnie nic do powiedzenia na temat własnego kraju. Przechodzimy do części politycznej. Drugi marsz równości w Krośnie. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się wykluczeni. Temat był szczególnie trudny. Dla radnych Prawa i Sprawiedliwości dopytywali prezydenta, który wygraził zgodę na zgromadzenie, bo spełniało wymogi formalne, więc chyba nie może nie wyrazić. Dlaczego wybrano termin Święta Matki Boskiej Częstochowskiej na wydarzenie, które jest rzekomo atakiem na wartości chrześcijańskie? <laughs> ja wyczuwam spisek. Drodzy radni PiS, gdyby można było urządzać parady równości wyłącznie w dni, które nie nawiązują w żaden sposób w kościele do Maryi, to mielibyśmy trochę przesrane i w Polsce nie byłoby kiedy w ogóle maszerować. Poza tym twierdzicie, że jest to Wydarzenie, które jest atakiem na wartości chrześcijańskie, czyli co: w dnie święta można atakować wartości chrześcijańskie, a dopiero w święta maryjne nie można atakować wartości chrześcijańskiej. Zdecydujcie się, z jakiego kąta atakujecie. Również tak zwani rycerze Kolumba, o mój Boże, męska organizacja działająca przy parafiach, w dniu marszu stali pod kościołem farnym, symbolicznie go broniąc przed czymś dla nich niezrozumiałym. Rycerze uważali, że w marszu przejdą ekshibicjoniści, bo tak pokazuje telewizja, dojdzie najpewniej do obnażania się i demoralizacji dzieci. No najpewniej to dojdzie no, do demoralizacji dzieci. Nic takiego się nie wydarzyło. Religijni fanatycy mogli na żywo zobaczyć, że w marszu idą po prostu ludzie. Były wśród nich także osoby wierzące. PiS w Krośnie nie widzi też nic złego w pomniku, który postawił ich radny Janusz Heinar w Suchodole. Znalazło się na nim faszystowskie sformułowanie o tęczowej zarazie. Co?! Powstał jakiś pomnik ze sformułowaniem tęczowa zaraza? Któż jak Bóg? Od masonów, komunistów tęczowej zarazy zachowaj nas, panie, fundator Janusz Heinar. Co jest? Jakim cudem to jest legalne? What the fuck? Co tam się odwala? Co, co oni tam wyprawiają? Któż jak Bóg? Tymczasem radny pis Adam Przybysz, który działa w Rycerzach Kolumba, pytał na Radzie Miasta, dlaczego taki marsz musi się odbywać w Krośnie. Wiele miast w Polsce jest dużo większych, mniejszych. Czy miasto podpisało jakąś umowę, czy to jest obligatoryjne? Panie radny Adamie Przybyszu, pan wie, że w mieście mieszkają ludzie, prawda? Miasto to nie tylko radni, którzy muszą się zgadzać na coś albo nie zgadzać, bo mają jakiś nakaz, to też ludzie, którzy mają prawo do tego, żeby sobie wyjść. I protestować albo okazywać cokolwiek tylko chcą, dopóki jest to zgodne z prawem. A prawo pozwala im wyjść i paradować. Zgłosili wydarzenie, mają do tego prawo. Nie, miasto nie jest, nie ma jakiejś umowy, nic nie jest obligatoryjne, ale miasto musi przestrzegać prawa, na przykład praw obywateli do zgromadzeń. Jesus, jakim Trzeba być bucem, żeby w ogóle w głowie powstało komuś takie pytanie. Ej, piękny plakat. Swoją drogą, Fundusz Feministyczny w Krośnie, Propsy dla was, cudowny plakat, jest przesłodki i przyładny. Przeszkadzało mu też, że na plakacie promującym Marsz wykorzystano wieżę farną. Przekręcił jej nazwę na kościół wieży farnej. Czy wizerunek tego obiektu mógł być wykorzystany? Z proboszczem parafii farnej nikt nie rozmawiał. O mój Boże, ma, proboszcz ma prawa do skyline'u miasta. Wyobraźcie sobie. Jest to bardzo śmieszne, bo na przykład w Nowym Jorku wiele budynków ma... Jakby, musisz kupować prawa do ich wizerunku, jak chcesz nakręcić film albo wydać grę. Dlatego na przykład w spider grach czasami jest jakiś budynek, czasami go nie ma, bo nie udało im się wynegocjować praw do jego wizerunku. Ale wątpisz, by proboszcz mógł swobodnie zarządzać tym, jaki budynek może być narysowany, a jaki nie może być narysowany. Od wczoraj otrzymałem smsa od mieszkańca z takim plakatem: Drugi Marsz Równości w Krośnie. Pytania pojawiają się już teraz, dlatego że sesji lipsowej nie ma, następuje tak zwany sezon ogórkowy, no i będą pytali. A my będziemy pisać, wolałbym na świeżości tutaj jeszcze na tej dzisiejszej sesji zapytać, kto ten marsz organizuje, wiem kiedy, bo piszę 27 o godzinie 14, po co, dlaczego, cz czemu akurat miasto Krosno, wiele miast w Polsce jest dużo większych, mniejszych, czy miasto. Nie mogę z tego, jest dużo większych, mniejszych. Okej, okay, pani posła, what's the point, panie radny? To w takim razie chodzi o to, żeby organizować je w większych czy mniejszych miastach, tylko po prostu byle nie w Krośnie. <grystanie> on znów nie rozumie, on, bo on myśli, że przychodzą jacyś ludzie z zewnątrz i robią to akurat w Krośnie. Dlaczego akurat w Krośnie? Dlatego, że w Krośnie żyją ludzie LGBT i chcą sobie przejść ulicą. Dlatego w Krośnie, bo są skrosna. Jesus Christ! Tutaj jest w artykule. Marsze równości mają głównie na celu walkę o równe prawa społeczności LGBT, w Krośnie wydarzenie jest organizowane przez grupę czterech młodych osób, które nazywają się Kolektyw Obłęd. To dolna społeczna inicjatywa. I z tego miejsca ogromne propsy dla Kolektywu Obłęd w takim razie. W tym roku do udziału w wydarzeniu zaproszeni są także wszyscy inni, którzy czują się dyskryminowani w społeczeństwie. Chodzi o to, by dołączyły do nas osoby, które czują się wykluczone, bo na przykład zmagają się z niepełnosprawnościami, pochodzą z Ukrainy, mają poczuć otwartość. To wydarzenie jest organizowane także dla nich. Mówi jeden z organizatorów. Cała impreza ma budować mosty porozumienia pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Może teraz dołączyć każda osoba dobrej woli bez względu na orientację, tożsamość płciową, poglądy polityczne czy religijne. I super. Ogromne propsy. You go, kolektyw obłęd. I jeszcze tylko zanim zaczniemy oglądać debatę, pokazać wam na Twitterze kilka rzeczy. Po pierwsze, J.D. Vance, czyli uwaga, kandydat na wiceprezydenta. Jeżeli Trump wygra wybory, J.D. Vance będzie wiceprezydentem. Pisze o Polsce. Więc mamy tutaj mały crossover interesujących mnie tematów, czyli Amerykanie i Polacy. I Amerykanie mówiące o Polakach. I pisze tak w reakcji na twita Donalda Tuska The new leader of Poland is arresting political opponents and owes his country's security to the generosity of mine. He might consider showing some appreciation or at least toning down his own authoritarian impulses. Po pierwsze, przetłumaczę na szybko. Nowy y lider polski aresztuje politycznych oponentów, a tymczasem zawdzięcza bezpieczeństwo własnego kraju yy, hojności mojego. Niech lepiej rozważy okazanie odrobiny wdzięczności i trochę odpuść, trochę przyhamuje swoje autorytarne impulsy. Z jednej strony bardzo, bardzo paradne mówienie o autorytarnych impulsach, będąc Wiceprezydentem Trumpa, kandydatem zrobienia Trumpa, tak zwanym running mate. Ciekawe, jak to jest po polsku. Running mate. To jest już bardzo dobre. Mój tata. E, film tuda, film tuda Gór, Dziękuję za suba. Co drugie jest bardzo śmieszne pisanie o tym, <grym>, że nasz kraj zawdzięcza bezpieczeństwo jego krajowi. Ameryce. O Boże, to przekonanie, to mnie bardzo wkurza od wszystkich takich casualowych Amerykanów, z którymi mam kontakt w internecie. Takie totalne normiki są absolutnie przekonane, że Ameryka się po prostu wykrwawia wysyłając swoich żołnierzy i broniąc yy, całej Europy, a w szczególności Polski. Że u nas jest mnóstwo żołnierzy amerykańskich, którzy nas bronią. I to wszystko jest oczywiście dlatego, że Ameryka ma takie dobre serduszko. Ja Ameryka dba o pokój na świecie. Nie, panie Vance. Wasz kraj ma bardzo, bardzo głęboko zakorzeniony interes w naszym kraju. To, że wy macie tu swoje militarne interesy, to nie jest z dobroci z waszej generosity, to jest z waszego politycznego interesu, to jest w utrzymaniu waszej strefy wpływów i obronieniu ich przed Rosją. To jest jedyny powód, dla którego mamy z wami sojusz militarny, który swoją drogą, przypominam, działa w dwie strony. I to bardzo lubię przypominać właśnie Amerykanom, którzy opowiadają o tym, że bez nich to, to wszyscy mówili po niemiecku albo po rosyjsku i że, yy, że czemu Ameryka wszystkim pomaga, a jej nikt nie pomaga? Przepraszam bardzo, kto z wami walczył w Iraku? Mamy sojusz militarny i to działa w dwie strony. Jak atakują nas, to Wy pomagacie nam. Jak, jak wyjdziecie na wojnę, to my idziemy niestety z wami. Nie, nie jestem zadowolona z tego faktu, że walczyliśmy z wami na Bliskim Wschodzie, ale tak, wysyłaliśmy tam żołnierzy, ponieważ na tym polega pakt militarny, na tym polega NATO. I wydaje mi się, że Amerykanie nie mają o tym pojęcia, że nie wiedzą, że ludzie z innych krajów walczyli z nimi w tej wojnie Wo w wojnie w Iraku. Oni są przekonani, że Istnieją tylko amerykańscy żołnierze, i ci amerykańscy żołnierze jeżdżą po całym świecie i walczą. Sami. Ze wszystkimi, i jeszcze pomagają innym krajom. Nie? To tak nie działa. Ale Wenz kontynuuje, bo strasznie się rozjapował. Pisze dalej: What we're seeing in Poland is an actual assault on democracy. Znów bardzo, bardzo ironiczne pisanie o zagrożeniu demokracji w kontekście znów kandydowania z Trumpem. I dalej pisze, hi Charlie, here's, here is why Poland is the sort of international issue I care about as your senator. Ponieważ któryś z jego wyborców przypomniał mu, że miał reprezentować Ohio jako senator, więc dlaczego pisze o jakiejś Polsce, tak? gdzie to w ogóle jest, kogo to interesuje, ty się zajmij Ohio lepiej. I on mu pisze, oto dlaczego uważam, że powinienem jako senator interesować się Polską. Until recently, Poland had a conservative government. Using a lot of diplomatic and economic pressure, the Biden administration and many European nations attacked that government as anti democracy. That government recently was replaced by a globalist liberal, liberal government that is now arresting its political opponents and shutting down public debate. Sounds familiar? In the name of protecting democracy, they are using your tax dollars. To attack a government that was a great ally of ours, the United States using its diplomatic pressure to attack conservative values and governments is disgraceful. Again, they're using your tax dollars to do this, and they're created globalist governments that will be more cooperative with some of the Biden administration's worst conduct. Vance twierdzi, że jakieś magiczne amerykańskie tax dollars idą do Polski. Na atakowanie konserwatywnego rządu PiS, PiSu. i że przez jakieś tajemnicze amerykańskie dolary PiS przegrał. Uwielbiam amerykański protekcjonalizm wobec reszty świata, w którym obywatele swoich krajów nie mają absolutnie nic do powiedzenia na temat. Własnego kraju i rządów w nim. Nie wszystkim. Oczywiście Ameryka ma mega imperialistyczne zapędy i w wielu krajach namieszała i to tak bardzo bezpośrednio, na, na przykład za pomocą CIA, organizując i fundując dosłowne faszystowskie bojówki w wielu krajach. Ale nie, nie ma żadnych tajemniczych dolarów, które obaliły rząd DPIS-u i doprowadziły do przejęcia władzy przez Tuska. O czym on mówi? Jestem bardzo ciekawa, o jakich konkretach on mówi, ale on nie potrzebuje żadnych konkretów, bo to jest jedyne, co wystarczy. To jest idealny poziom szczegółów dla typowego republikanina amerykańskiego. Czy nie doszedł do mnie jeszcze przelew zaniszczenie Polski w American Tax Dollars? Słuchaj, wręcz przeciwnie, moje podatki idą do Stanów. To Stany zarabiają na mnie, Polce mieszkającej w Warszawie. Jak wiecie, kocham płacić podatki, ale. Trochę mi jednak szkoda, że płacę je w kraju, w którym a nie mieszkam, z którego dróg nie korzystam, z którego szpitali nie korzystam, a ani edukacji. Co więcej, nie korzystają z nich też ich obywatele, <grym> ponieważ prawie żadne z tych dolarów nie są wydawane ani na infrastrukturę, ani na edukację, ani na służbę zdrowia wszystko jest sprywatyzowane. A moje pieniążki idą na bombardowanie dzieci w strefie kazy. Jej! <grym> Kasia, że jest kasy z Zalando i pieniądze Amerykanów za niszczenie polskich wartości tradycyjnych. Dokładnie. Oprócz tego jeszcze szybko e, omówię Mencena, e, który odnosi się do sprawy Ewy Zajączkowskiej-Hernik, naszej nowej posłanki do Parlamentu Europejskiego, która miała ach, wspaniałe wystąpienie w swojej pierwszej przemowie. Powiedziała ręce precz od Polski. Wykrzyczała w twarz Ursuli von der Leyen, odnosząc się do tego, zwracam się do Pani jako kobiet, jak kobieta do kobiety, jak matka do matki, jak Pani nie wstyd forsować pakt migracyjny, który sprawia, że kobiety i dzieci są zagrożone na ulicach własnych miast. Oh my God. I pisze o tym Sławomir Mencen w najbardziej cyniczny sposób, jaki mogę sobie wyobrazić. Prymitywny hejt, który wylewa się z uśmiechniętej strony, uwielbiam ten nowy mem o uśmiechniętej stronie, na Ewę Zajączkowską po jej wystąpieniu w europarlamencie pokazuje, że całe to jej gadanie o roli kobiet i równouprawnieniu to stek kłamstw, które zupełnie nie wierzą. Kobiety są przez nich akceptowane, ale tylko jeżeli ślepo powtarzają modne lewicowe bzdury. Jeśli jednak kobieta ma inne zdanie, a do tego skupia się na prawdziwych, a niewymyślonych problemach kobiet, to staje się obiektem wulgarnych wyzwisk jest atakowana właśnie za to, że jest kobietą i śmie się z nimi nie zgodzić. Jeszcze ta banda hamów twierdzi, że Konfederacja jest antykobieca. Nikt nie zaatakował Ewy Zajączkowskiej za to, że jest kobietą. Uspokój się, Sławek, idź się wysikać. Nie mogę, jak, w jaką cyniczny sposób to robić. Nie, równouprawnienie nie polega na tym, że wszystko, co powie baba, ma mi się automatycznie podobać. Równouprawnienie polega na tym, że baba jest takim samym człowiekiem jak facet i w taki sam człowiek taki sam sposób, jak facet może mnie irytować i w taki sam sposób, jak facet może pierdolić głupoty. I ja z kolei, równouprawnienie to polega na tym, że ja jako kobieta mam prawo powiedzieć jej, że pierdoli głupoty. Mimo, że jest drugą kobietą, że jest, również jest kobietą. Co to za jakiś boss feminizm się odpalił nagle w męcenie? Oczywiście on się nie odpalił. On, on udaje, on używa, używa tej retoryki, bo tak mu jest wygodniej i robi to oczywiście ze swoim popisowym, cynicznym, swaniackim uśmieszkiem na ustach, myśląc sobie, ale ich zagiąłem. Zagiąłem ich od ich własnej strony. Otóż nie. To jest ten sam rodzaj you-go-girl-feminizmu, który ja i wiele osób z lewicy codziennie tu krytykujemy. I nie wmówisz nam, Sławek, że jesteś jego zwolennikiem. Że nagle jesteś cały girls supporting girls nie, nie kupujemy tego od ciebie. Problem jest w tym, że strasznie dużo prawaków próbuje zachodzić lewaków z lewej strony i czasami robią to dużo sprawniej i im się to udaje. I musimy się im nie dawać. To jest zbyt przejrzyste i robi to męcen, więc jest to dla nas kompletnie oczywiste, ale mnóstwo troli na Twitterze i w innych miejscach internetu będzie próbowało was podpuszczać na innych lewaków, próbując. Z Grać na, próbując grać na waszej wrażliwości yy, i na waszych wartościach i nie możemy się temu dawać tak tylko chciałam powiedzieć jest godzina 21.37 i przejdziemy do debaty z Kają Godek pozwólcie tylko że połączę się z Agatą zaraz zobaczymy czy mi się uda